Historia Sylwii Grzeszczak i Libera jest przykładem, jak para może podchodzić do rozstania w dojrzały i szanujący sposób, zwłaszcza w świecie show, biznesu, gdzie życie prywatne często staje się przedmiotem publicznego zainteresowania. Ich podejście do rozstania oraz dalszej współpracy zawodowej może służyć jako model dla innych par w branży. Choć rozpad związków w show, biznesie nie jest rzadkością, to zachowanie Sylwii i Libera stanowi wyjątek wśród celebrytów zamiast publicznych sporów czy wzajemnych oskarżeń, zdecydowali się oni na zachowanie godności i prywatności, co zasługuje na uznanie. W swoim oświadczeniu o rozwodzie podkreślili, że pozostają przyjaciółmi i kontynuują wzajemny szacunek, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że mają wspólną córkę, bognę. Dla niej, jak sami zaznaczyli, chcą być najlepszą wersją siebie. Dodatkowo, Liber i Sylwia Grzeszczak wykazali że ich współpraca artystyczna pozostaje nienaruszona. Liber promując nową piosenkę Sylwii, którą wspólnie napisali, pokazuje, że profesjonalne relacje mogą trwać pomimo zakończenia związku osobistego. Jego post na Instagramie, zachęcający do słuchania utworu Och i Ach oraz odpowiedź Sylwii wskazują na to, że ich wzajemne wsparcie nadal funkcjonuje. Reakcja fanów na to zachowanie była niezwykle pozytywna. Komentarze pełne są wyrazów szacunku i uznanie dla ich klasy i dojrzałości. Taka postawa może inspirować innych i pokazywać, że nawet w trudnych sytuacjach możliwe jest zachowanie profesjonalizmu i dobrych relacji. Zachowanie Sylwii i Libera może być postrzegane jako ewenement w branży rozrywkowej, gdzie emocje często biorą górę nad rozsądkiem. Ich historia pokazuje, że z szacunkiem i wzajemnym wsparciem można przejść przez trudne momenty, zachowując przy tym dobre relacje, co jest istotne nie tylko dla ich własnego dobra, ale także dla dobra wspólnej córki.